Jeśli mamy Biblię, otwórzmy je, proszę, na Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, w wersecie 17. У кого из Библии предлагаю их открыть, 5 глава Евангелия от Луки, 17 стих. Widzimy tutaj Jezusa, albo przeczytajmy. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Однажды, когда Иисус учил народ, 17 стих, там сидели фарисеи и законоучители, пришедшие из всех городов Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня была с ним, чтобы исцелять народ. Там не только были фарисеи, научители закону, но, как читаем еще иные Евангелия, то можно заметить, что там было просто множество людей. Если мы просмотрим эту историю в других Евангелиях, то мы тоже понимаем, что там были не только эти законоучители, но там было очень много разных людей. И позвольте мне на такое сравнение, что тех людей, которые окружают Иисуса, назвать костёлом. И разрешите мне на такое сравнение, я хотел бы назвать тех людей, которые находились возле Иисуса, церковью. Ну, в засаде, как можно назвать людей, которые громадзаются вокруг Иисуса? Ибо по-другому, как можно назвать людей, которые хотят быть с Иисусом? Czyli widzimy tam faryzeuszy, nauczycieli zakonu z całej Palestyny, nawet z samej stolicy przyszli, z Jerozolimy. I my tam widzimy tych nauczycieli zakonu, faryzeów, którzy przyszli z różnych городów, nawet z samej stolicy, z Jerozolimy. Niektórzy chcieli zaspokoić swoją ciekawość i zobaczyć tego nowego nauczyciela. Niektórzy przyszli ради interesu, żeby widzieć tego nowego nauczyciela. Inni chcieli posłuchać jakiegoś dobrego kazania. Другие пришли послушать хорошую проповедь. Inni chcieli zobaczyć jakiś cud, uzdrowienie. Другие еще хотели увидеть какое-то чудо исцеления. Inni z kolei mieli potrzebę skontrolować Jezusa, czy aby przypadkiem nie robi czegoś zbyt wywrotowego. Еще одни хотели проконтролировать, все ли, скажем, по их нормам делает Иисус, или какие-то вещи, которые нельзя делать. Zapewne były tam osoby, które chciały coś go skrytykować, obgadać, poplotkować. Скорее всего, тоже там были люди, которые хотели его скритиковать, как-то обговорить его. Generalnie w kościele są różne potrzeby. То есть мы знаем, да, что в церкви разные нужды у каждого человека есть. I czytamy w wersecie 18 i 19, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, a nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. И 18-19 стихи читаем далее. Кто-то принес парализованного на постели, и они пытались внести его и положить перед Иисусом, и не найдя, как принести больного через толпу, они поднялись на крышу и, проделав в потолке отверстие, опустили его вместе с постелью посреди, прямо посреди толпы перед Иисусом. Из иной Евангелии dowiadujemy się, że tych mężów było czterech, tych mężczyzn. Z drugiego Ewangelia my uznajemy, że tam było czterech mężczyzn, którzy przynieśli tego paralizowanego. Ta historia jest generalnie opisana aż w trzech Ewangeliach. Ta historia znajduje się w trzech Ewangeliach. Kiedy Jan kończył swoją Ewangelię, to napisał, że tych cudów Jezusa było tak wiele, że jakby zebrać wszystkie księgi, to by tam nie starczyło miejsca, żeby to wszystko spisać. Apostol Jan, kiedy zakończył pisać swoje Ewangelie, on mówi, że tych cudów, które Jezus совершил, ich było tak mnogo, że nie chwyciłoby wszystkich knig mira, żeby ich opisać. Więc żeby jakaś historia znalazła się aż w trzech Ewangeliach, to naprawdę musiała być ważna. To jest, исходя из этого, если какая-то история, она описывается в трех Евангелиях трижды, то она должна была быть достаточно важной. I chociaż jest tak ważna, to nawet nie znamy imion tych czterech mężczyzn. I опять же, хотя эта история такая важная, мы не знаем даже имен тех друзей парализованного. Praktycznie nic o nich nie wiemy. Praktycznie niczego o nich nie znałem. Oprócz tego, że chcieli pomóc swojemu sparaliżowanemu przyjacielowi. Кроме того, что они хотели помочь своему больному другу. Zrobili taką piękną pracę, a cały czas byli anonimowi. Do tej pory są anonimowi. Они сделали такую прекрасную работу, но до этого момента они постоянно были анонимные. Nikt może nie wiedzieć o twoich wstawienniczych modlitwach.
za zgubionych ludzi. Nikt może nie znać o tym, kiedy ty modlisz się za potrzebnych, upadłych ludzi. Nikt może nie wiedzieć o twoich darach na ludzi, którzy potrzebują. Nikt może nie znać o pożertwaniach, które ty dajesz, żeby pomagać drugim ludziom. Nikt może nie wiedzieć o twoich uczynkach wiary. Nikt może nie znać o twoich takich działaniach wiary. Możesz być anonimowy, ale niebo to widzi. Ty możesz być совершенно anonimnym, no niebo to widzi. Zatem jest Kościół, który jest mocno stłoczony wokół Jezusa. To jest cerkiew, w której znajduje się taka ogromna ilość ludzi, które znajdują się wokół Jezusa. I są tam ludzie wiary, którzy potrzebujący chcą przyprowadzić przed oblicze Jezusa. I tam, że znajdują się ludzie wiary, którzy chcą tego нуждающего się przynieść przed lice Jezusa. I zwróćcie uwagę, że Jezus jest otoczony Kościołem, który nie daje przystępu potrzebującym. I zwróćcie uwagę, że wokół Jezusa znajduje się cerkiew, ludzi, którzy przegrażdają drogę dostępu нуждающим się k Niemu. Czytamy, że oni usiłowali wnieść Go i położyć przed Nim, ale nie znaleźli drogi. My czytamy, że oni pytali wnieść Go i położyć przed Jezusem, no nie znaleźli możliwości. To jest ciekawy obraz Kościoła, prawda? Że Kościół może być tak zamknięty, że ludziom z zewnątrz trudno znaleźć tutaj swoje miejsce. I tutaj my widzimy taki interesujący obraz cerkwi, kiedy cerkiew wnętrz, община wnętrz może być настолько zakryte, że ludzie drugie z wnie nie znajdą dostępu. Jednak ta historia pokazuje, że nawet zamknięty Kościół, prawda? Nawet zamknięty Kościół nie jest w stanie stanąć na drodze do Jezusa ludziom, którzy mają żywą wiarę. No i opierze, z tej historii my widzimy, że nawet jeśli nie dostępu, скажем, из-за препятствий, которые люди создают, то люди, действительно верующие, они все равно найдут возможность, как пройти к Иисусу. Я знаю, что это дивно звучит, что даже Кościół, даже Кościół не есть в состоянии стануть на дороге в тем верующим людям. И да, это так странно звучит, что даже церковь не может встать на пути, преградить дорогу, да, к Иисусу людям, которые действительно его ищут. Przecież Kościół nie powinien być barierą, prawda, tą szybą, ale powinien być wręcz takim drogowskazem, jak tutaj do Jezusa trafić. Więc cerkiew nie powinna być tym stiklom, tej barierą, da, na pути drugich ludzi k cerkwi, a powinna być takim informacją, takim путеводителем, da, jak go найти. I z pewnością powołaniem Kościoła jest to, żeby być błogosławieństwem dla ludzi. I cerkiew przyzwana k temu, żeby być takim błogosławieniem dla ludzi. Ale w Kościele jest potencjał, żeby być największym przekleństwem dla ludzi. No w cerkwi też jest taki potencjał, żeby być samym wielkim przekleństwem dla ludzi. W Kościele można dostać większe baty niż w świecie. W cerkwi my możemy больше получить, чем в мире. Ja mam nadzieję, że tego nie doświadczyliście, że macie same dobre wspomnienia związane z Kościołem, ale taka jest prawda, że w Kościele nieźle można nieraz dostać bardziej niż w świecie. Ja nadzieję, że nikt z was nie przeżył czegoś takiego, no i z opyta ja znam, że w cerkwi można получить jakby takim batagom, скажем, da, czym-то такой rozgaj, более, чем в мире. Jezus jest tego doskonałym przykładem. Jezus jest idealnym przykładem temu. To Jezusa wyrzucali z synagogi po kazaniu. Po propowiedzi w synagogie Jezusa wygnali odtuda. To Jezusa chcieli kamienować. Jego chcieli kamieniami zabrasać. To ten Kościół Starego Testamentu chciał zrzucić Jezusa z góry. Ta cerkiew, ta Wietchowa Zawieta chciała zbrosić Jego w propaść. To tamten Kościół cały czas Go krytykował. Ta cerkiew Wietchowa Zawieta постоянно krytykowała Jego. I ostatecznie tamten Kościół wydał Jezusa w ręce władz rzymskich, gdzie Jezus został zabity. I w koniecznym итоге ta cerkiew wydała Jego na rozpiętie rzymskim władzom. Ale nawet Kościół nie jest w stanie ostatecznie zagrodzić drogi ludziom, którzy mają żywą wiarę.
Но даже церковь не в состоянии сделать такую барьеру, чтобы люди, которые действительно верят, не нашли доступа к Иисусу. Идем дальше. Верset 20. Ujrzawszy Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Idziemy dalej, 20 stich. Uwidział ich wiarę, Jezus сказал: друг, прощаются тебе грехи твои. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie zajmuje się tylko tym, co zewnętrzne. I zwróćcie uwagę, Jezus nie zajmuje się tylko tym, co znajduje się z naruży. Pomyślcie sobie, że jesteście tymi czterema mężczyznami, którzy mają tego chorego przyjaciela na paraliż. Представьте себе, что вы являетесь теми друзьями этого парализованного. Przynosicie go do Jezusa. Приносите его к Иисусу. No i czego wy oczekujecie, że Jezus uzdrowi jego paraliż? No i co wy ожидаете, что Иисус его исцелит, да, от этого парализа? Natomiast Jezus ni stąd, ni zowąd wypowiada takie słowa: odpuszczone są ci grzechy twoje. A Jezus, nie зная, откуда он это берет, говорит: прощаются тебе твои грехи. Oni mogliby powiedzieć: no ale Jezu, ty przecież uzdrów go z tego paraliżu, a nie zajmuj się jakimiś abstrakcyjnymi rzeczami. I oni mogliby сказать: Jezus, no my принесли его, чтобы ты его исцелил, а не чтобы ты занимался какими-то абстракционными вещами. Jezus nie zajmuje się jedynie zewnętrzną stroną człowieka. Jezus nie zajmuje się tylko wnętrznym состоянием człowieka. Kościół nieraz ma takie tendencje. Cerkiew opiadże imieje takie jakby projawienia, żeby zajmować się tym. Co jeść, czego nie jeść. Co kuszać, co nie lzia. Jak się ubierać. Jak odziewać się. Czy nosić maskę, czy nie nosić maski. Odziewać maskę, czy nie. Kościół lubi się tym zajmować. Cerkiew lubi tym zajmować się. Albo na przykład, jaką pozycję zająć podczas modlitwy. Или опять же, какую правильную позицию занять во время молитвы. И позвольте на таком коротком рефлексии, ponieważ ostatnio byłem świadkiem przykrego doświadczenia dla mnie. И я хочу немножко поменять тему, так как я был участником такого неприятного опыта. Ponieważ pewien nasz, no, pewien brat został zdyskredytowany przez to, że modlił się w taki sposób. Один человек как бы его так дискредитовали за то, что он молился вот таким образом. Ja sobie zaraz później pomyślałem: ja się chyba nieraz modlę tak. A ja sobie podumałam, że ja bardzo często modlę się takim obrazem. Nieraz modlę się w taki sposób. Liba drża ruki zadzie. Wiecie, kiedyś przebadałem temat modlitwy. I ja kiedyś poświęcił время na изучение темы молитвы. W Biblii można zobaczyć, że ludzie modlą się na stojąco. W Biblii my możemy найти пример, что люди молятся стоя. Na klęcząco. Преклоня колени. Падają на twarz. Они падают на лицо. На siedząco. Сидя. На leżąco. Лежа. Naprawdę w bardzo różny sposób. W очень разных позициях. Jeżeli chodzi o ręce. Если речь идет о руках. Wybaczcie mi, ale w Biblii nie znalazłem innego przykładu, jak to, żeby podnosić ręce do góry. No ja nie нашел другого объяснения в Библии, кроме только, чтобы подносить руки вверх. Ja wiem, że zaraz kojarzymy to z jakąś inną duchowością i zaraz mówimy: trzeba uważać. Nam my zrazu asocjujemy to z jakąś drugą denominacją, że to trzeba być ostrożnym. Ale bądźmy ostrożni, jeżeli kogoś krytykujemy za to, że ma tak, a nie tak ręce podczas modlitwy. No, давайте будем очень осторожны, критикуя кого-то, что он держит руки, например, так, вместо так во время молитвы. Zobaczcie, że kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni, когда Иисус общался с самаритянкой при колодце. Она была cudzołożnicą. Она была блудницей. Czytajcie tę historię nie wiem ile razy, ale nie znajdziecie tam uwagi na to, żeby Jezus zwrócił jej konkretnie uwagę na to. Nieważne, сколько раз мы прочитали эту историю, мы там не находим, чтобы Иисус упрекнул ее именно за это. Zobaczcie, że jakby Jezus na początku nie zajmuje się tak bezpośrednio tym aspektem w jej życiu. W начале разговора Иисус вообще не обращает внимания на этот аспект ее жизни. Dzisiaj naprawdę różnych ludzi możemy spotkać. Сегодня мы можем встретить самых разных людей. Jakiś czas temu po jednej serii wykładów na nabożeństwo przyszła taka młoda dziewczyna. Когда-то после такой миссионерской программы на служение пришла одна девушка. I ona no, zachowywała się może trochę dziwnie pod tym względem. Siadała
nie na krześle, chociaż krzesła były wolne, siadała po turecku za krzesłami na ziemi. I ona, kiedy przychodziła w cerkiew, nie siedziała normalnie na stuliach, no zadzie stuliów po turecku. I to było wielkie wyzwanie do kościoła, żeby głośno nie wypowiedzieć jakiejś krytyki. I to było takim ispytaniem ogromnym dla cerkwi, żeby ją nie skrytykować. Ale dziękuję Bogu, że przyszli do mnie z tą krytyką, a nie powiedzieli jej osobiście. I ja благодарю Boga, że to ci ludzie przyszli ke mnie z tej krytyką, no nie сказали непосредственно jej ni słowa. Jezus nie zajmuje się jedynie zewnętrzną stroną człowieka, czy nawet Jezus nie zajmuje się przede wszystkim zewnętrzną stroną człowieka. Jezus nie zajmuje się tylko ili прежде всего внешним состоянием человека. Ten człowiek nie tylko fizycznie był sparaliżowany. Тот человек был парализован не только физически. Jezus widział jego potrzeby zdecydowanie głębiej. Jezus widział jego нужды более глубокие. My nieraz przyprowadzamy ludzi w swoich modlitwach do Boga. I иногда мы так приближаем людей в своих молитвах к Богу. I prosimy na przykład o zdrowie. My prosimy o ich zdrowie. A co jeśli Bóg chce się zupełnie czymś innym w tym momencie zająć w ich życiu? I innym aspektem ich życia. A co jeśli Bóg w ten moment chce zająć się jakimś drugim wątkiem w ich życiu, a nie wątkiem zdrowia? Jezus zajmuje się wnętrzem człowieka przede wszystkim. Jezus zajmuje się wewnętrznym stanem człowieka przede wszystkim. Czyni go wolnym od winy, grzechu. Jezus oswobodzaje go od czucia winy, czucia grzechu. Czyni go wewnętrznie wolnym, świętym. Jezus oswobodzaje go wewnętrznie, dzieje go świętym wewnętrznie. I kiedy Jezus zajmuje się tym, co najgłębiej w sercu człowieka, i kiedy Jezus zajmuje się tym, co znajduje się na samym głębokim miejscu w sercu człowieka, to tamtemu kościołowi się to nie spodobało. To tej cerkwi to nie podobało. I czytamy werset 21. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluźni, któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie. I 21 stich. Тогда книжники и фарисеи стали думать, кто это богохульствует, кто, кроме Бога, может прощать грехи. Kościół z tego powodu krytykuje samego Jezusa. Церковь из-за этого поступка критикует самого Иисуса. Ja kiedyś już mówiłem tą myśl, ale powtórzę. Ja когда-то уже сказала эту идею, но я ее повторю. Że myślę, że gdyby Jezus był członkiem naszego zboru, to nieraz może nie byłby przez nas mile widziany. Ja считаю, że jeśli by Jezus był członem cerkwi naszej общины, to скорее всего очень редко он был бы, мы бы были так положительно к нему настроены и хотели бы, чтобы он был среди нас. Нераз byłby za łaskawy. Иногда он был бы слишком хорошим. Naszym zdaniem, tak? Как мы считаем, да? Nieraz byłby za święty. Иногда byłby silno святой. Nieraz wydawałoby się, że za bardzo wiarą się chce kierować i trudno byłoby nam podążać za nim. Иногда мы бы считали, что он слишком хочет идти верой и нам тяжело было бы следовать по его пути. Myślę, że nawet o sobie myślę, że nie miałby ze mną łatwo. Ja думаю, даже о себе так думаю, что Иисусу со мной не было бы легко. Czytamy werset 22 i 23. Czytałem 22 i 23 stichy. A Jezus poznał ich myśli i odpowiadając, rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź? No Jezus znał ab ich myślach i сказал im w ответ, почему вы так думаете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань и иди? I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co jest łatwiej, zewnętrznie zmienić człowieka, czy wewnętrznie zmienić człowieka? Ja chciałbym, żebyśmy podumali nad tym вопросом, co легче, внешне или снаружи, внутренне или снаружи zmienić człowieka. Zewnętrzne zachowania można zmienić na przykład poprzez zastraszanie. Внешнее поведение можно изменить хотя бы когда кто-то кого-то будет страшить. Przez przemoc, przez manipulację. Manipuluje albo zastawiaje człowieka tak postępować. Wiemy, że diabeł w czasach końca
My znamy, że to satana w ostatnie времена będzie chciał właśnie kontrolować ludzkość przez manipulację, przez zastraszanie, żeby sobie ich podporządkować. On będzie chcieć manipulować ludźmi, wykorzystując strach, wykorzystując swoje wpływanie, żeby ludzie byli mu posłuszni. I pamiętamy z Księgi Apokalipsy, że znamie bestii jest, że ludzie będą przyjmowali albo na czoło, albo na rękę. I my znamy z Księgi Odkrywienia, że ludzie w ostatnie времена będą вот этот знак зверя принимать либо на лоб, либо на руку. Czyli niektórzy będą szli za tym, co mówi diabeł, z przekonania, będą po prostu przekonani do tego, że to jest dobre i właściwe. I niektórzy będą iść za tym, co satana będzie mówić, tak jak oni będą ubieżdżeni, że to jest prawidłowe i tak trzeba postępować. Ale niektórzy będą bali się konsekwencji i dlatego będą po prostu robić to, co diabeł każe. Но некоторые просто из-за страха перед последствиями будут делать то, что сатана скажет. Они się z tym nie będą zgadzać, ale będą to robić. Они będą... nie będą соглашаться головой, но будут своими поступками так делать. Бог natomiast wypisuje swoje imię, daje swoją pieczęć tylko na czoło. Бог, в отличие от сатаны, он свою печать дает только на наш, на нашу голову, да, на чело. Bo Bóg jedynie przyjmuje taką służbę, która wypływa z serca, z przekonania. Потому что Бог принимает служение, которое исходит из сердца, из убеждения. Dlatego zdecydowanie łatwiej kogoś zewnętrznie zmienić, jego zewnętrzne zachowania, niż wewnętrznie. Поэтому намного легче изменить кого-то внешне, его внешние поступки, чем внутреннее поведение. Tylko Boża miłość potrafi uczynić człowieka prawdziwie wolnym. Tylko Boża miłość może po-настоящему oswobodzić człowieka внутренне. Czystym, radosnym i świętym. Oczyścić jego, сделать его радостным и святым. Z tego krótkiego rozważania wypływają dwa takie najważniejsze wnioski. I za tej krótkiej propowiedzi my możemy wynieść dla siebie takie dwie główne myśli. Pierwsze wezwanie jest do całego Kościoła. Pierwszy przyzyw, on obrażony k cerkwi. Byśmy nie byli tą szybą, tą przeszkodą na drodze do Jezusa. Żeby my nie byli tym stiklą, tym przegrażdzeniem, tej barierą na pucie ludzi k Jezusu. Tak, ale bądźmy tymi kierunkowskazami, tymi ludźmi wiary, którzy przynoszą innych do Jezusa. No, dawajcie, będziemy tymi puciewodzicielami, tymi ludźmi wiary, którzy przyniosą swoich znajomych, swoich przyjaciół k Jezusu. A drugi wniosek jest bardziej osobisty. Druga myśl taka jest bardziej liczna. Drogi bracie, siostro, przyjacielu. Drogi brat, droga siostra, drogi drug. Nie pozwól, aby nawet Kościół miał cię zniechęcić na tej drodze do Jezusa. Не разрешишь, чтобы даже церковь могла как-то повлиять негативно, чтобы ты последовал за Иисусом, чтобы могла повлиять так, чтобы ты перехотел следовать за Иисусом. Miej на tyle wiary i determinacji, żeby nawet Kościół cię nie zniechęcił. Имей так много веры, будь таким настойчивым, чтобы даже церковь не могла повлиять на твое следование за Иисусом. Bo jak się tam przebijesz, to tam jest Jezus. Потому что когда пробьешься, пройдешь, протолкаешься через эту толпу, то внутри там находится Иисус. Który odpuszcza grzechy, który może cię całkowicie zmienić. Который может простить грехи, который может полностью тебя изменить. Ja nieraz wiem, że tak chcielibyśmy, dzisiaj dużo, dużo ludzi ma taką tendencję, żeby oddzielić Jezusa od Kościoła. Я знаю, что многие люди хотели бы так отделить церковь это одно, а Иисус это совершенно другое. Ale to się nie da. No tak нельзя. Jakiś czas temu jeden mój znajomy mówił o tym, że podoba mu się jedna dziewczyna. Одно время назад мой знакомый сказал, что одна девушка сильно ему нравится. I mówi, ma piękną twarz. Она очень красивая внешне. Ale patrzę na jej ciało, to tu ma trochę za dużo w boczku tłuszczu, tu jakiś celulit. I on mówi, że to lico jemu очень нравится, но тело уже тут что-то выстает, тут какой-то целлюлит, тут еще что-то не так. I się wahał. I on tak сомневался, колебался. I ostatecznie
nie zdecydował się na to. I w итоге on tak i nie решился, żeby начать z niej более близко общаться. Niektórzy tak podchodzą do kościoła i do Boga. I niektórzy точно так же относятся к церкви, к Богу. Wiecie, że Nowy Testament porównuje Jezusa do głowy, a Kościół do ciała. Wy знаете, что Новый Завет сравнивает Иисуса с головой, а церковь с телом. Patrzą na Jezusa i mówią, jaki wspaniały. И многие смотрят на Иисуса, на голову, и говорят, какой же он чудесный. Patrzą na Kościół, a idź mi z tym. А на церковь, когда смотрят, нет, это никуда не годится. Ale nie da się oddzielić Jezusa od Kościoła. No nie zaraz dzielić Jezusa od cerkwi. Nie ucinajmy Jezusowi głowy. Давайте не будем отрезать Иисусу голову. Jezus ma swoje ciało i to jest Kościół. У Иисуса есть свое тело, этим телом является церковь. Jeżeli chcesz mieć społeczność z Jezusem, no to automatycznie też powinieneś kochać Jego ciało. Если ты хочешь иметь общение с Иисусом, то автоматически тебе надо полюбить Его тело, то есть церковь. Ono nie jest doskonałe, bo ty i ja nie jesteśmy doskonali. Это тело не является идеальным, потому что ни вы, ни я, мы не являемся идеальными. Ale Jezus nad nim pracuje. No Jezus pracuje nad idealnym ciałem. Chodzi na fitness, na siłownię. Chodzi w trenażerny zal, na fitness. I to ciało kiedyś będzie piękne. Wiecie, jak Apokalipsa opisuje Kościół, to jako piękna oblubienica już, prawda? Jak to Nowe Jeruzalem. I kiedy to to ciało będzie prosto idealnym. Księga Odkrywienia opisuje tę возлюбленą jak coś prosto wow, tak? Coś super, coś odlicznego. Dlatego kochasz Jezusa, to pamiętaj, że Kościół jest nieodłączną częścią Jezusa. Поэтому, любя Иисуса, призываю помнить, что церковь является Его телом, чем-то неотъемлемым от Него. Dlatego nie daj się zniechęcić tym niedoskonałym ciałem. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen. И поэтому призываю вас к тому, чтобы не перестать хотеть следовать за Иисусом, смотря на Его тело, на церковь. Аминь.